Pamiętacie taki filmik o jeziorku, tajemniczym jeziorku, gdzie takie tajemnicze odgłosy, było to kręcone w zimę, tam pisaliście, że to pękający lód. Jadę właśnie na to jeziorko. Z tym jeziorkiem wiąże się parę ciekawych historii. Niedaleko jest pałac tego jeziorka. Był pałac, przepraszam, został rozebrany po wojnie przez mieszkańców na materiały budowlane. Nad jeziorem była taka knajpka i miejsce, gdzie ludzie się kąpali. Natomiast co mnie interesuje, jaka historia? Historia jest taka, że najprawdopodobniej z tego pałacu zatopiono jakieś skrzynie w tym jeziorku. Kiedyś już szukaliśmy tych skrzyń z ekipą, z Rafałem, ale no niestety to miejsce, gdzie nam wskazano, nic nie znaleźliśmy. Jest natomiast taka bardziej dramatyczna historia związana z tym jeziorkiem. Jedna z córek właścicieli tego pałacu zaręczyła się z bardzo bogatym ziemianinem i dostała od niego w prezencie pierścień z olbrzymim diamentem. Tam historia opowiada, że nie wyszła im ta miłość i tam oczywiście z jego strony on coś tam wali ją po rogach, czy jakieś tam tematy. I ona poszła na to jeziorko i wyrzuciła ten pierścień. Pierścień był warty majątek. Wyrzuciła, następnie rzuciła się do tego jeziora, żeby się utopić. Utopiła się. Skąd wiadomo, że wrzuciła najpierw ten pierścień do jeziora? Ponieważ jak wychodziła z domu, miała go na ręce. Natomiast znaleziono ją w tym jeziorku, wyłowiono ją martwą, bez tego pierścienia. Widzicie tego szczupola? Ale szczupol. To działamy. Ostatnie życzenie. Dużo złota.
Niestety wielkiego pierścienia z diamentem nie znalazłem, a coś tam się udało znaleźć. Dwie komórki. Taką miałem kiedyś komóreczkę. Mi się rozwaliła. Co tu mamy? Coś tam śmieci sporo. Ale tak, dwa niemieckie guziole, ten ciekawy, jakiś destrukt monetki, gdzieś była, o, niemiecka monetka, 5 pfenigów, 1800 chyba rok, nie, 1907. No i najciekawsze, buteleczka August Konik Stettin ze Szczecina, Unverkauflich. Ale wiecie co? Wymiękłem, jak coś wciągnęło, jak już wychodziłem, jak coś wciągnęło mało, taką małą kaczkę pod wodę. Naprawdę wymiękłem wtedy. Zatrzymałem się na chwilę. Krzyczą żurawie. Po wojnie były tam zmumifikowane zwłoki 3 osób, w tym dziecka. Niestety, którzy tu przyjechali, powyciągali te trupy na zewnątrz, rozwalili postumenty, bo myśleli, że coś tam jest schowane cennego. Tam stał pałac, duże zabudowania gospodarcze, była szklarnia, do tej szklarni była potężna kotłownia, doprowadzała kanałami ciepłe powietrze tutaj do tej szklarni. Mieszkał tutaj przez pewien czas gość, który należał do loży masońskiej. Dlatego między innymi chyba ta kaplica ma taki design, jak ma. A idziemy obejrzeć kaplicę. Dobrze, że mam telefon przy sobie.